Impreza organizowana od kilku lat nie traci na popularności. W tym roku także nie zabrakło gości i wystawców, bo także oni tworzą klimat tego wyjątkowego święta. Organizatorzy zadbali, by każda z uczestniczek znalazła tu coś dla siebie. Jest coś dla ciała, jest coś dla ducha, tym bardziej, że ta edycja, czwarta edycja Chrzanowskiego Dnia Kobiet ma hasło Kobiece Supermoce. Więc tutaj każda z pań może dowiedzieć się od naszych tutaj partnerów i odkryć zarazem taką swoją supermoc, co ona chowa w środku. Czasami nawet same nie wiemy, że jesteśmy takie właśnie supermocne kobiety. Na dwóch kondygnacjach gmachu Chrzanowskiej Biblioteki sporo się działo. Były warsztaty, pokazy, stoiska pielęgnacyjne, gdzie panie mogły skorzystać, choćby z porady ekspertów, jak na co dzień o siebie zadbać. Makijaż szybki, dzienny na co dzień, parafinę, żeby panie mogły, że tak to powiem, w szybki, fajny sposób o siebie zadbać. Więc, że tak to powiem, są to zabiegi, które nie wymagają dużej ilości czasu, a dają naprawdę fajne efekty. Dla kobiet nie tylko makijaż jest ważny, ale także biżuteria. Takich stoisk było kilka, a na nich duży wybór. Każdy coś może znaleźć dla siebie, i długiego, i krótkiego, i do ucha, i na rękę, i pierścionek, ale również też poszerzyłam swoją ofertę o sukienki, które prezentuję, też ręcznie uszyte i zaprojektowane przeze mnie. Może nie uszyte przeze mnie, ale zaprojektowane przeze mnie. Można było także sporo się nauczyć. Na czas obchodów Dnia Kobiet w bibliotece powstała choćby pracownia krawiecka, a do maszyn zasiadły bibliotekarki i czytelniczki. Uczyły się, jak prosto stworzyć ciekawą odzież. Były także warsztaty dekupaż i zajęcia skierowane do najmłodszych pań, bo świętować można w każdym wieku. Taka starsza pani powiedziała, że dzisiaj jest Dzień Kobiet w bibliotece, więc szybko tutaj poleciałyśmy i jesteśmy. I nie żałujecie? Nie. Dla mnie jest super, żebyśmy własne jajka ozdobiliśmy i robiliśmy własne ozdoby z gliny, ale tak Mara rozwaliła. To jest także dla każdego, bo wy jesteście? Tak, dla każdego, to dla młodych, starszych, to obojętnie jaki wiek, ale ważne, żeby była fajna zabawa. Jedną z atrakcji tego popołudnia był pokaz mody przygotowany przez Martę Kitlińską i Olgę Ćwik, na co dzień prowadzące warsztaty wizażu i makijażu w bibliotece. Chodziło nam o to przede wszystkim, żeby też dziewczyny były takie, które są wśród nas, tak? Żeby to nie były typowe modelki, tylko tak jak naprawdę każda z nas. I myślę, że marka, która jest na Polsce od ponad 20 lat na polskim rynku, też projektuje też dla każdej naprawdę kobiety, która jest między nami, tak? Która z nami pracuje, która z nami dziś na imprezę, czy też chodzi po ulicy razem z nami. W związku z powyższym prosta, ale niesamowicie nowoczesna, zwiewna kolekcja na wiosnę. Wiosna-lato tak naprawdę 2019. Pokaz zebrał gorące brawa, a cała impreza pozytywne opinie od uczestniczek. Bardzo miła atmosfera, świetna kawa na dole. Tutaj będą występy, oprócz tych pięknych stoisk, które są, to bardzo ciekawe rzeczy, takie związane nie tylko z urodą, ale takimi rzeczami, które można zrobić samemu. Nie wiem, biżuterię, którą sobie można pooglądać, albo się zapoznać z jakimiś kosmetykami, takich, których nie znaliśmy. Strasznie długa kolejka tam, gdzie panie sobie robią makijaże i potem wychodzą z takimi pięknymi oczami. No trochę zazdroszczę, ale ja się nie zdecydowałam na tę kolejkę. Pyszne ciasto, które było, bo był tort taki jubileuszowy, jakby z okazji tego spotkania kobiet. Fajny dzień. Podoba mi się tutaj. Gwiazdą tegorocznego święta pań w Chrzanowie była aktorka Katarzyna Żak, znana m.in. z serialu Rancho. Pani Katarzyna ma na swoim koncie także kilka płyt i to właśnie z tej muzycznej strony zaprezentowała się w Chrzanowie. Pokazywanie widzom różnych naszych oblicz, jakie my aktorzy mamy, jest bardzo konieczne, bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z sympatii, którą publiczność mnie darzy, szczególnie za tę jedną rolę. I oczywiście ja się bardzo cieszę. No, w tym serialu spędziłam 10 sezonów, bo trudno powiedzieć, że 10 lat, ale tę dozę tej wielkiej sympatii wykorzystuję do tego, żeby pokazać, że też inne rzeczy w życiu robię i że też inne rzeczy może potrafię. W Chrzanowie pani Katarzyna zaśpiewała piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Jana Jakuba Należytego.